Michał Myszan-Stanowicki, jesteśmy dzisiaj na targach ONOW na stanowisku Razera. Chcieliśmy Wam pokazać zestaw cały, prawda? Klawiaturę, myszkę i słuchawki tematycznie związane z w tym momencie już wielkim przebojem, czyli ze StarCraftem. Czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o właśnie tym zestawie? Czym on się charakteryzuje, jakie są jego cechy, wiesz, takie najważniejsze, coś co po prostu przekona ludzi do tego, żeby się tym mogli zainteresować. Witam, bardzo miło, że do nas wpadliście. Po raz pierwszy w Polsce pokazujemy tutaj naszą nową linię produktów. Są to produkty na licencji firmy Blizzard, stylizowane na grę StarCraft. Jak widzimy, mamy logo StarCrafta. Jedną z głównych funkcji tych produktów jest system podświetlenia APM. APM to jest action per minute, czyli ilość akcji, które wykonujemy na minutę. Do czego służy nam ten system? Możemy sobie ustawić różne alerty w grze, na przykład nasza baza jest atakowana, w tym momencie sprzęt świeci na czerwono, tak? Czyli dostajemy sygnały, co się dzieje w grze. Nie musimy w tym momencie po prostu, patrzeć gdzieś na minimapę czy na coś innego. Klawiatura informuje nas o tym, na przykład miganiem, że coś tam się dzieje, tak? Nie tylko klawiatura. Do wszystkich trzech produktów jest jeden sterownik, więc można sobie dowolnie konfigurować kolory do danej akcji w grze. Dodatkowo możemy sobie ustawić zakresy APM. To znaczy, profesjonalni gracze mają APM mniej więcej na poziomie 300 akcji na minutę. Taki gracz początkowy będzie to około 60, tak więc możemy sobie na przykład ustawić, że jeżeli nasz średni APM w danym momencie jest 100, możemy sobie ustawić zakres, że w momencie, kiedy spadamy poniżej 100, sprzęt świeci na inny kolor, co jest dla nas sygnałem, że musimy przyspieszyć. Za wolno gramy po prostu. Tak. I to jest... Ten system działa na wszystkim, czyli na myszce, na klawiaturze i na słuchawkach, tak? Tak jak wspominałem, wszystkie trzy produkty mają jeden sterownik. Z innych ciekawych funkcji w myszce możemy sobie ustawić siłę nacisku przycisku prawego. No, to dosyć ciekawa sprawa i to się rzadko zdarza. Po raz pierwszy używamy tą funkcję w tych produktach. Dodatkowo w klawiaturze wszystkie przyciski są zoptymalizowane, jeżeli chodzi o odległość przycisków. W grze takiej jak StarCraft już wykonujemy bardzo dużo ruchów w jednym momencie i chodzi o to, żeby przypadkowo nie wciskać innych przycisków. Również wysokość przycisków jest taka dość optymalna. Myszka jest bardzo lekka i dość mała, gdyż z naszych obserwacji wynika, że większość graczy RTS gra samymi palcami, tak? Więc nie kładziemy całej ręki, tylko dość poruszamy koniuszkami palcy. Nie coś więcej o samej myszce, jaki tam jest sensor, jakiej rozdzielczości? Sensor 5600 dpi. Czyli ten w sumie 3,5G, tak? Który... Nie jest to, jest to nowy sensor. A, zupełnie nowy. CDPI. Oczywiście nie każdy będzie potrzebował takiej częstotliwości, więc można to sobie regulować jak to lubi. Dobrze, a coś na przykład o słuchawkach, czy jeszcze coś je wyróżnia, poza tym, że mają, prawda, logo StarCrafta i... Słuchawki również są podświetlane w systemie APM. Na słuchawkach, na nausznikach mamy regulację głośności mikrofonu. Mikrofon jest odczepiany. Czy oprócz tego zestawu do StarCrafta, czyli myszki, klawiatury i słuchawek, macie tu jeszcze jakieś nowości? Rzeczy, których w Polsce jeszcze nie pokazywaliście? Tak, również po raz pierwszy w Polsce na ONOFie pokazujemy naszą nową klawiaturę, klawiaturę Black Widow. Jest to pierwsza mechaniczna klawiatura Razera. Klawiatura w pełni podświetlana, z możliwością regulacji tego podświetlenia. Wszystkie przyciski są programowalne, możliwość rejestracji Mac podczas gry. Znaczy mechaniczna, czyli mógłbyś powiedzieć coś... Tak, mówiąc prosto, klawiatura z klikiem po prostu, tak? Znaczy jest, tak, to jest coś w rodzaju tych starych mikrostyków, które w joystickach były? Coś otóż to, na... otóż to, tak, to jest taka klawiatura, zapewnia bardzo szybki czas reakcji graczowi oraz ta technologia mechaniczna jest po prostu bardzo wytrzymała, ta klawiatura po prostu wytrzyma... Wiele, wiele milionów uderzeń każdego gracza. Czyli klawiatura na lata, jednym słowem. No jeżeli się nie zaleje, nie zapruszy, to powinna wytrzymać, wiesz, uderzenie bomby atomowej i inne tego typu rzeczy, tak? Otóż to oraz szczególnie przydatna funkcja podświetlanie dla graczy, którzy lubią grać nocą, bądź nawet dla graczy, którzy na przykład wieczorem muszą napisać e-mail, podświetlanie świetnie działa. Jest 5 poziomów tego podświetlania. Dzięki w takim razie za rozmowę. Bardzo dziękuję.